Ja nazywam się Michał Dyrdał, jestem członkiem Ruchu Dobrobytu i Pokoju z powiatu myślenickiego. I w tym miejscu chcielibyśmy zaprezentować naszego kandydata, pana Piotra Graczyka, na senatora. Pan Piotr startuje na senatora w okręgu 30. Zaraz oddamy mu głos, coś powie o sobie. Chciałbym krótko jeszcze przed wystąpieniem pana kandydata na senatora, pana Piotra Graczyka, opowiedzieć krótko o Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Ruch Dobrobytu i Pokoju jest to organizacja oddolna wyborców. Budowaliśmy nasze struktury już od pół roku. Cała inicjatywa wynikła z niezadowolenia społecznego, z tego, co dzieje się w naszym kraju. I doszliśmy do wniosku, że spróbujemy sami cokolwiek zmienić na lepsze w naszym kraju. Nasz ruch jest bezpartyjny, nie jesteśmy niezależni do żadnej partii. Są między nami zwykli ludzie, nie powiązani z żadnymi partiami politycznymi. Mamy zarejestrowane w całej Polsce 11 komitetów, na których można głosować na posłów. A w okręgu 30 mamy akurat pana Piotra Graczyka, senatora. Myślę, że mogę oddać głos panu senatorowi. Niech opowie o sobie, o tym, co chce zmienić i jak będzie pracował. Proszę. Dziękuję ogromnie. Jest mi bardzo miło być w Szanowie i opowiedzieć troszeczkę o sobie. Ja jestem z zawodu naukowcem, menedżerem i pracuję w firmie zajmującej się biotechnologią. Spędziłem ponad 20 lat pracując za granicą i około 10 lat temu sprowadziłem się z powrotem do kraju i zamieszkałem na wsi. Na tej wsi poświęciłem się pracy dla ludzi, którzy mnie otaczają, prostych ludzi, można by powiedzieć chłopów, górali, i oni właśnie poparli moją kandydaturę w takim stopniu, że jako w zasadzie jedyny kandydat tego ruchu na południu Polski stałem się kandydatem na senatora. Co chciałbym osiągnąć? Jest kilka rzeczy bardzo pilnych. Otóż w związku z sytuacją międzynarodową powinniśmy działać na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Żadna z obecnych partii, żadne z obecnych ruchów politycznych nie wypowiada się tak stanowczo przeciwko wojnie jak my. Ponadto chcielibyśmy doprowadzić do poprawy sytuacji ekonomicznej w Polsce. Niestety rozwój Polski, to czym się cieszymy dzisiaj, w dużej mierze jest zafundowany Polakom na kredyt. My powinniśmy myśleć bardziej o tym, nie skąd wziąć pieniądze z kredytu, kto nam pożyczy, tylko w jaki sposób możemy wypracować dobrobyt. W tym celu mam nadzieję jako senator działać dla lepszej przyszłości ekonomicznej Polski. Należy sobie zdawać sprawę z tego, że nie jest to rzecz, którą można zapewnić bardzo szybko i nie chcę składać obietnic bez pokrycia. Natomiast ci, którzy chcą dowiedzieć się czegoś o mnie, mogą łatwo stwierdzić, że moja linia kampanii wyborczej jest oparta na wiedzy, doświadczeniu i zaletach charakteru. O ile uwarunkowania mogą się zmienić, to ludzie zwykle pozostają tacy sami. I to mogę zagwarantować.